Ten weekend rozpoczęliśmy bardzo intensywnie, to jest pierwszy weekend grudnia, także dzień rozpoczęliśmy jarmarkiem bożonarodzeniowym, także z tego jarmarku mogą przyjść zarówno osoby z zewnątrz, zachęcamy, zapraszamy bardzo serdecznie, oraz goście hotelowi. Są tutaj wystawieni lokalni artyści, którzy wykonują różnego rodzaju rękodzieło, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, żeby zakupić jakiś prezent właśnie dla najbliższych albo dla siebie, do domu jakieś ozdoby świąteczne. Także już taki klimacik tutaj u nas w zamku czuć poniekąd. Po jarmarku odbywają się zajęcia animacyjne dla dzieci oraz warsztaty właśnie robienia samodzielnie ozdób świątecznych przez najmłodszych. Kolejny punkt programu to jest spotkanie ze Świętym Mikołajem, także zapraszamy. Dzieci będą otrzymywać od Mikołaja wymarzone prezenty, także myślę, że tutaj kolejny podpunkt, który sprawi uśmiech na twarzach najmłodszych. Dalej mamy spotkanie z panią Marianną Kołodziuk, to jest spotkanie autorskie z autorką trzech książek. Pani Marianna pisze książki zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, więc dzisiaj z racji tego, że są ogólnie Mikołajki u nas w hotelu, będziemy również czytać te wiersze właśnie dla dzieciaczków na dobranoc, na dobry sen. Później mamy przewidziane dwa koncerty. Pierwsza część koncertu to są piosenki właśnie dziecięce. Mamy nadzieję, że dzieci razem z nami tutaj wspólnie pośpiewają. I później koncert z muzyką na żywo dla dorosłych. Oczywiście te wydarzenia są zarówno dla gości hotelowych, jak i dla osób z zewnątrz, także zapraszamy również wszystkich z okolicy, którzy mają ochotę na troszeczkę rozrywki. W dniu dzisiejszym również rozpoczynamy cykl rytuałów saunowych. Seanse saunowe poprowadzi drużynowy mistrz sauna mistrzów z ubiegłego roku, pan Radosław Sieraj, tak zwany bułgarski pocisk. Także myślę, że na pewno wielkie show na saunach u nas będzie gwarantowane. Zapraszamy również osoby z okolicy. Wystarczy zadzwonić na recepcję spa i od godziny 16.30 do 21.00 będą co godzina takie pokazy w wykonaniu mistrza, także myślę, że warto też przyjść. Mamy już hotel ozdobiony, więc nastrój świąteczny unosi się w powietrzu. Staramy się już wszelkie atrakcje również tak przygotowywać pod kątem właśnie nastroju świątecznego, także zachęcamy serdecznie. Na stronie naszego hotelu można już znaleźć również atrakcje, które są przewidziane na okres świąt, czyli Wigilia i pierwszy, drugi dzień świąt. Oraz zachęcam, żeby skorzystać już z oferty sylwestrowej, żeby się zapoznać. Jeszcze mamy kilka wolnych miejsc, także zapraszamy.